Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku Moskwy w Amerykach, bo już dostaliśmy się do Ameryki Północnej. Nie ma jak początek odcinka, jeden z lepszych eventów, od razu dostaliśmy kolonializm u nas w prowincji. Najważniejsze, w estate'ach też już mamy zrobione punkty, dostajemy. Więc możemy wreszcie zacząć sprzedawać ziemię naszych estate'ów w celu pozyskania większych funduszy na rozwój, a w zasadzie to na spam card house'ów w każdej jednej naszej prowincji. Jeżeli myślicie o graniu pod World Conquesta, pod duże podwoje, czyli tak zwane white, to praktycznie każda jedna wasza prowincja, niezależnie czy jest state'em, czy terytorium, czy trade company, musi posiadać card house, przynajmniej. Kolonializm dość szybko nam się w Nowogrodzie rozprzestrzenia. No, powiem wam, że włożenie armii do Nowego Świata mogło zakończyć się źle na 9%. Prawie bym stracił całą armię, którą wiozłem. A jak widać, sailorsami to ja nie grzeszę. Jak tutaj wygląda nawracanie się Europy? Nie za ciekawie, powiem wam szczerze, za wolno to leci. No dobra, lecimy na początku jeszcze świętą wojnę z Uzbekiem. Będziemy chcieli zabrać ich terytoria, bo dostałem na to misję. Poza tym, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie skolonizuję jeszcze tutaj tego całego obszaru przed przeniesieniem. Nie, ja nie mogę wcześniej. Przepraszam, ja nie mogę mieć wojny z Uzbekiem. Ja mogę mieć tylko jedną prowincję w Azji. No to lecimy po pieniądze. Pieniądze Złotej Ordy i jeszcze więcej pieniędzy od Uzbeku. Całe szczęście, że sobie przypomniałem, że mogę mieć tylko i wyłącznie tą prowincję na razie w Azji. Bo bym nieźle zrąbał grę. Nadmiar punktów, jak widzicie, ładuje w prowincję. Tutaj mam dosłownie odpalone wszystko. Local development, koszt zmniejszenia z kozaków. Tutaj od religii kolejne 10%. Boże, jakbyśmy jeszcze mieli ekonomiczne i ilościowe, to jeszcze byśmy mieli tutaj więcej tych procentów. I naprawdę byśmy płacili pojedynczymi punktami, no ale na razie ich nie mam. I chyba w tej kampanii mieć ich nie będę ogólnie. I w zasadzie taka prowincja to jest ideał prowincji, do której powinniście dążyć. Staram się przed devowaniem nawet mieć tutaj z burgersów 10% dodatkowego development cost mniej. Chciałem rozwieźć konkwistadorów po Amerykach do badania ich, ale to była chyba podróż w jedną stronę. Dla naszych statków, no chyba, że uda się temu jednemu. Jest, udało się, jeden statek ocalał. W zasadzie wszystkie nasze prowincje zostały zabudowane card house'ami, te, które nam zostają, oprócz stołecznej oczywiście, stołecznego obszaru. Tutaj tego nie musicie budować. Wprowadzamy instytucje, oczywiście na pauzie i jednocześnie rozwijamy nasze technologie. Tu nadrabiamy od razu dwie i ze wszystkimi jesteśmy na bieżąco. Możemy też już utworzyć Rosję, co też w zasadzie od razu robię. I tak oczywiście naszym celem było przyjęcie rosyjskich idei, ponieważ nam zależy na Siberian Frontier umiejętności, która będzie nam pozwalała za punkty dyplomatyczne kolonizować obszary. No, Ural jeszcze mogę skolonizować, ale już nic dalej. Decyzję z przeniesieniem stolicy do Sankt Petersburga zostawiam sobie na później, żeby tutaj przywrócić naszą stolicę w Europie, jak będę potrzebował skolonizować dalsze te obszary za jakiś czas. A kolejne idee, które biorę, to raczej to będą idee handlowe. Zastanawiałem się nad ilościowymi w tym miejscu, ale handlowe dadzą mi lepszego boosta do ekonomii, a to jest najważniejsze przed 1600 rokiem, przed 1650, żeby mieć jak najmocniejszą ekonomię jak najszybciej. A Rosja nawet bez ilościowych ma naprawdę niezłego manpowera, jak i liczbę wojska. Większej nie będę na ten moment potrzebował. Rozpoczynam kolejną wojnę ze Szwecją o dane terytoria, a w zasadzie to z Danią. Tylko że tutaj niestety dołączyła nam się Hiszpania, więc pewnie dużo nie wezmę w tej wojnie. No chyba, że poczekam 5 lat albo 8, żeby ta Hiszpania wyszła z tej wojny. Albo wezwę Polskę do tej wojny, co nie jest takim głupim rozwiązaniem, moim zdaniem. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jakim cudem... Aha, bo to jest ziemia mojego wasala i niby wtedy moje wojska można zablokować? Jakie to durne!
Polska jak zwykle okazała się być bardzo przydatnym sojusznikiem, ładnie dała się tutaj nam okupować po całości. No nic, no to wyszła mi z tej wojny. Musiałem wyłajpisować tą wojnę, bo za dużo mnie kosztowała, to bez sensu. Nie ma sensu toczyć w tym momencie tak ciężkich wojen. A w zasadzie to trochę mi tu Hiszpania popsuła plany. Uwielbiam ten moment, kiedy wypowiadają komuś wojnę i gra mówi, że walczę tylko z jedną prowincją, a w rzeczywistości jest ich trochę więcej. Dobra, rozpoczynamy proces przenoszenia naszej stolicy do Ameryki. Po pierwsze, musimy przenieść naszą stolicę do prowincji, która znajduje się na kontynencie azjatyckim, bo tutaj możemy to zrobić zgodnie z mechanikami gry, bez żadnego większego problemu. I możemy mieć tylko i wyłącznie jedną prowincję na kontynencie azjatyckim, zapamiętajcie to. Kolejna sprawa to przekazać prowincję tutaj w ten sposób, żeby oddzielić naszą stolicę od reszty naszego imperium. O, właśnie w taki sposób. Jak już będziecie mieli jakąś tutaj prowincję w Nowym Świecie, która wam odpowiada, ja wybrałem Massachusetts, ponieważ mamy tutaj też naturalny port, który będziemy mogli w późniejszym czasie rozwinąć. Możemy tu przenieść stolicę, ale w momencie, kiedy... Halo? A, bo jeszcze muszę okorować tą jedną prowincję. No to zaraz tu wracam. No, i kiedy długi niestety czas później, już tutaj, jak widzicie, okorowałem tę prowincję, mogę przenieść tutaj stolicę, bez żadnych większych obostrzeń. Już nie trzeba się bawić w jakąś głupią zmianę religii, nie trzeba się bawić w ostatnią prowincję danej kultury na kontynencie. Nie, po prostu przenosimy sobie w ten sposób stolicę. I możecie tak przenieść dosłownie każdy jeden kraj. Ale w przypadku Rosji jest to jak najbardziej opłacalne i nie myślcie, że wam zrobię jeszcze taką serię polską. Chyba, że ładnie poprosicie. Kiedyś, za 2 lata. Naprawmy jeszcze nasz handel, żeby tutaj przenieść naszą stolicę handlową do Nowogrodu z powrotem, bo przez to wszystko byłem troszeczkę na minusie. Jak widzicie, nawet nie mamy żadnych zarobków z handlu. Trochę źle to z czasem zgrałem, no ale od teraz zaczynamy rzeźnię w Amerykach, bo możemy zacząć kolonizować nasze prowincje w bardzo szybki i z bardzo szybki sposób. Tylko trochę mnie tutaj te natywsy przyblokowałem, co wymaga ode mnie teraz zrekrutowania większych ilości pomałych armii. Rekrutuję coś takiego 5-1, coś ten deseń i zaraz ich będziemy dalej atakowali. Oczywiście armię na kontynencie również sobie zostawiam, bo będziemy tam zaraz podbijali hordy dalej. Idee kolonizacyjne, jak tylko podkrywam te Ameryki, lecą do kasacji i lecą tutaj ilościowe nam idee. Teraz po tych wszystkich zmianach możemy już sobie pozwolić spokojnie na dalsze rozwinięcie trade ideas. No i rozpoczynamy naszą ekspansję w Amerykach. Jeżeli z daną nacją nie mogę tutaj graniczyć w żaden sposób teraz, no to jeżeli nie mogę podbić danej nacji, bo nie mogę tutaj zabrać prowincji, to na razie lecimy zwykłe white piece'y nawet bez pieniędzy, żeby za 5 lat ich zaatakować i żeby to było już nasze. Wszystkie pozostałe nacje od razu zjadamy. I najlepsze jest to, że w zasadzie mogę od razu zacząć kolonizować nawet przed skorowaniem te prowincje, tutaj wszystkie, więc znowu zaczynamy duży etap kolonizacji. Chociaż dobra, na razie rozwiązałem te armie tutaj. I tak z nich raczej nie będę korzystał. Za dużo wojen będę musiał toczyć w Nowym Świecie. I dołączamy kolejne obszary po dość łatwych wojnach. Zresztą tak jak widać. Na szczęście musimy czekać 70 dni na powrót naszych tutaj dyplomatów. Po prostu to wszystko zabieramy sobie. Niestety podbijając teraz w Nowym Świecie dość sporo kosztują te prowincje, zobaczcie to sobie. Dlatego mocno się zastanawiam, czy jednak nie wziąć tutaj administrative ideas, bo zarówno dostajemy core creation cost zmniejszone, jak i gathering capacity zmniejszone. Inne dobre rozwiązanie to jest expansion ideas, które zmniejsza autonomię w terytoriach o 10%, co też jest bardzo mocne. Serio? Do jakiejś ty mnie wojny wołasz? Polsko? Nie! Obyś dała radę sama, bo... Ja tu armii nie mam. A Francja ma jakąś wojnę sukcesyjną z Austrią. O Burgundię chyba. Czyli o te dwie prowincje? What the fuck? I znowu wysyłamy tutaj naszych dzielnych pionierów na kolonizację naszej nowej północnej Syberii, bo tak postanowiłem nazwać ten kontynent. Co ja też czy dostanę właśnie teraz? Jakie koalicje? Gdzie tu koalicje mi się zawiązują? Fuck them all! No koalicji tego i tak możemy mieć wyrąbane, bo będziemy wszystkie naraz podbijali. Jezus, ile tego można naraz skolonizować? Jakie to jest OP!
Taktyka jest naprawdę tak dobra. No i zobaczcie, ile minęło. 10 lat? Już tyle mamy podbite i skolonizowane? Żadna inna nacja nie jest w stanie tego zrobić tak szybko. Oh my god, nie, no to jest jakaś przesada. Ja tu mogę atakować, nie mając tutaj po prostu, wiecie, okorowanej prowincji nic. Ja już mogę to atakować. To będę mógł skolonizować i tu zaatakuję. O kurde! 2 lata później, kolejny obszar zajęty. Ale chyba muszę przystopować, bo troszeczkę za szybko podbijam. Jakby to powiedzieć, kolonii też dość sporo mam naraz. Ale niestety też pojawiło się troszeczkę więcej prowincji do nawracania. Przydałby nam się obrońca wiary, tym bardziej, że on teraz technologii już nie kosztuje. Bardzo mi się podoba ten zapas gaveringu na Rosji. Punkty potłumione, troszeczkę prowincji nawróconych. Myślę, że możemy lecieć dalej z naszymi podbojami. Tutaj lecą White Peace'y, więc nie wzywam ich osobno. I dotarliśmy tutaj do kolonii hiszpańskich. Ile? W niecałe 10 lat. Teraz będziemy tutaj ten pasek podbijali, hiszpańskie kolonie będziemy podbijali. No, za chwilę jeszcze szybciej zaczniemy rosnąć. Ja naprawdę wszystkie te, które kolonizuję, muszę jeszcze korować. No tu mamy problem. To znaczy, że muszę koniecznie mieć administracyjne. Administrative ideas tutaj, w tym momencie. Zanim cokolwiek jeszcze dalej będę robił, bo jeżeli mam to wszystko przejąć, to... Oh my god. Chyba, że pójdziemy w terytoria. Muszę się zastanowić. Dobra, sporo się zastanawiałem na ten temat i wygląda na to, że kasujemy za chwilę eksploracyjne i bierzemy na ich miejsce administracyjne, gdzie rozwijamy przynajmniej do adaptability tutaj nasze umiejętności, chociaż muszę kiedyś na jakimś kraju expansion ideas również przetestować, jakby to nam się sprawdziło. I tutaj mnie poinstruowano na Discordzie, o czym oczywiście zapomniałem, że kiedy admin efficiency nabijemy z absolutyzmu, to koszty korowania tych prowincji powinny również spaść, więc wtedy zaczniemy je dodawać do naszych state'ów. Zacząłem też proces anektowania Permu do naszego wspaniałego imperium, a tutaj teraz czekam, aż Hiszpania skończy tą wojnę i bierzemy się za hiszpańskie kolonie. Wojna religijna w Holy Roman Empire. Nie mam zamiaru dołączać do żadnej ze stron, nie ma to sensu. My natomiast atakujemy hiszpańską Luizjanę, jakbym miał tylko tutaj moich dyplomatów. No i z taką małą kolonią przyjdzie nam się tutaj mierzyć. Dość szybko ją zajmujemy. Uwielbiam liczbę agresywnej ekspansji, jaką się tutaj dostaje. To jest tak zrąbane w tych mechanikach. Atakujemy nową Florydę, ale ją tylko i wyłącznie po pieniądze, bo na razie nie jest mi potrzebna. Nową Hiszpanię będziemy podbijali za jakiś czas. Musi, żeby zmienić wiarę na totemik, ale nie. Kolejne 10 lat i zobaczcie, jak tutaj ładnie się już rozrośliśmy. Niesamowite, jak szybko po prostu zwiększamy nasze terytoria w nowym świecie. No i za chwilę tutaj ten pasek podbijemy. A tu zadziwiająco mało agresywnej ekspansji mamy i żadnej u Hiszpanii. To jest bardzo dziwne. No i w zasadzie przed nami taki najgorszy etap podbojów tutaj, bo musimy podbić Amerykę Centralną. A to kosztuje zawsze bardzo dużo punktów administracyjnych. Bardzo dużo. No i dokończyłem 5 lat później podbój tutaj tych plemion amerykańskich. Co jak widzicie, pozwoliło nam się pięknie tutaj wbić w środek Ameryki. No w zasadzie to już chyba terytoria Kanady by były, chociaż jeszcze nie wiem tego. No i zmierzamy tutaj dalej. Chociaż tych terytoriów już nie odkryję, bo nie mam konkwistadorów. Fajny event, kiedy klikniecie tą misję. Ruszam Patriarchat. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mamy, że za 50 punktów Patriarch Authority możemy dostać permanent claimy na te prowincje. Wczesna wojna z Osmanem? A co mnie tam? Zaczynamy też już bardzo powoli wbijać się tutaj w Azteków. No może nie aż tak powoli, ale zaczynamy się wbijać. Trochę mnie to śmieszy, że ten pasek tutaj kolonii się już nawet nie mieści z boku. Podbijamy Florydę, a w sumie robię to tylko po to, żeby wprowadzić instytucję u nas w kraju. Bo powinniśmy teraz móc w stanie to zrobić, chyba. Serio? Tylko tyle? No to jeszcze trochę mi z tym zajdzie. No ale to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, w 30 lat albo 40, nie pamiętam dokładnie, kiedy tutaj zaczęliśmy to wszystko kolonizować. Taki obszar terytorium zdobyliśmy i chyba o dobre 1500 deva wzrosł nasz development. Więc to jest naprawdę bardzo szybki progres.
Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!